Biedronce i kupiłem do przetestowania wybiedronce lody Buza i Chmurka od Friza i Wersow. Najpierw zaczniemy od lody Buza. Patrzcie, by się nie roztopił. Skórę rozpłynął się. Kurę. No kapie, no w lodówce się nie zrobiło się. Muszę przetestować z tego, co zostało. Lód Buza jest lody o smaku czekoladowym, w mlecznej czekoladzie ze cukrem strzelającym. Sklaza się roztopił mi. Musiałem przetestować taki, jaki był. Jeśli lubię słodkie, to moja ocena to będzie 9 na 10. Teraz przetestujemy lód Chmurka. Chcę trochę do lodówki włożyłem. No to otwieramy, chwila prawdy, czy się nie rozleciało. Czy się nie rozleci. O, nie, to ryzyk wezmę. Tutaj ciemno jest. Zaczynamy, raz, dwa, trzy. No też się rozleciał. No Chmurka jest o smaku, lody o smaku śmietankowo-waniliowym w białej czekoladzie z cukrem strzelającym. No to przetestujemy, szczątki zostały. Tak wygląda to właśnie, ten lód. O. Rozryciany niestety jest. W całości lepiej wyglądał. Scera. Białe waniliowe, wiadomo jak smakuje. Ten film zostanie opublikowany w środę. Oba te lody są słodkie, Chmurka i Buza. Fajnie, chrupie. Smakuje jak każdy, wiadomo jak smakuje, jak każda wanilia, tak każda wanilia smakuje tak samo. No, co na to jest 9 na 10, też słodkie jest. Kiedyś dla was nagram te lody w całości, dla was nagram kiedyś. Jak będę jechał do Biedronki. Pojechałem do starego Kraśnika do Biedronki. W pierwszej Biedronce nie było i w drugiej Biedronce nie było batonu ekipy. I tych lodów też nie było. W pierwszej Biedronce, ani w drugiej. Pojechałem do Kraśnika Fabrycznego i tam znalazłem lody Chmurka i Buza. Niestety ani tam nie ma batonu ekipy. Skoda. Dla tych, którzy lubią słodkie, na pewno się wam spodoba. Napiszcie w komentarzu, czy jadłyście te lody. No tyle, nie będę przedłużał, żegnam się z wami.